Szczęść Boże, coś wam powiem. Żyjemy w czasach tak zwanej tolerancji, oświeceń i wszelkiego możliwego postępu. Ale są to czasy, kiedy w dalszym ciągu uczniowie Chrystusa mają pod górkę, są prześladowani i zabijani w wielu częściach świata. Nieustannie trwa walka z Kościołem na różnych płaszczyznach. Jednak nie jest to nic nowego. Po czasie sielanki dla apostołów, gdy trwali przy Jezusie i chłonęli Jego słowa, następuje ich wyjście do ludzi. Jezus nie mówi do nich: idźcie i będzie wam wspaniale, ale mówi do nich: posyłam was jak owce między wilki. To, co widzieliście przy mnie, kiedy ucinałem wszelkie dyskusje, kiedy demaskowałem wszelkie pułapki zastawione na mnie, kiedy jednym zdaniem, a nawet jednym słowem wypędzałem złe duchy, to wszystko was czeka. Bądźcie roztropni, bo o wiele więcej niebezpieczeństw doznacie. Jezus mówił wtedy i dziś mówi też do nas: nie miejcie złudzeń, nie jesteście na pięknej wyprawie krajoznawczej. Odbywacie jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną podróż przez czas i ziemię do wiecznego i zbudowanego w innym wymiarze domu Ojca. To posłanie może nas przerażać, tak jak mogli myśleć wtedy apostołowie. Po tym wszystkim, cośmy przy Tobie i z Tobą przeżyli, mamy być w końcu owcami rzuconymi na pożarcie wilkom? Tak. Kto naprawdę idzie za Jezusem i chce mieć udział w Jego misji zbawiania człowieka, niech nie spodziewa się drogi łatwej, miłej i komfortowej. Wyznawca Ewangelii nie może być naiwny, nie może podejmować decyzji bez zastanawiania, nie może na ślepo iść przed siebie, nie podejmując wysiłku myślenia, analizowania sytuacji, w której się znalazł. Cokolwiek zarzucaliby wrogowie, zawsze ratunkiem i obroną jest nieskazitelność i prawość sumienia oraz czystość serca. Jezus uczy nas stale, jak być człowiekiem pokoju, mimo że nasza ludzka natura jest w tym względzie bardzo oporna. Tylko miłość między ludźmi może dać pokój. Nienawiść niszczy wszelkie fundamenty porozumienia. Wierzmy w miłość Bożą, wierzmy w moc krzyża. Niech prostota tej naszej wiary będzie całą naszą chytrością i roztropnością. Bądźmy wężami mocniejszymi od starodawnego węża. Tylko w tym prostolinijnym trzymaniem się Pana Jezusa i Jego miłości zwyciężymy tego naszego nieprzyjaciela. Papież Benedykt XVI, kiedy był też atakowany, powiedział: widzimy, że zło chce opanować świat i konieczne jest podjęcie walki ze złem. Widzimy, że zło posługuje się w tym wieloma sposobami, okrutnymi, uciekając się do różnych form przemocy, ale też udaje dobro i w ten sposób narusza moralne fundamenty społeczeństwa. Święty Augustyn powiedział, że cała historia jest walką dwóch miłości. Miłości własnej, aż do pogardzania Bogiem, i miłości Boga, aż do pogardzania sobą w męczeństwie. My uczestniczymy w tej walce, a w walce ważne jest mieć przyjaciół. Nic na to nie poradzimy, ale rozum swój, a zwłaszcza wiarę w zbawczą wszechmoc Boga, mieć możemy i powinniśmy.